Piękny widok z samego szczytu. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj wycieczka z Murowańca do Czarnego Stawu Gąsienicowego i dalej na Granaty. Żeby dostać się do schroniska Murowańc na Hali Gąsienicowej, możemy wybrać tak naprawdę 5 wariantów. Przez Dolinę Suchej Wody, nartostradą z Kuźnic, szlakiem przez Skupniowy Upłaz, również z Kuźnic, przez Dolinę Jaworzynki, również z Kuźnic, lub wariant najbardziej komfortowy z wjazdem na Kasprowy Wierch i zjechaniem na nartach na Halę Gąsienicową. Po osiągnięciu tego punktu skrzyżowania, gdzie dalej idzie się w stronę Kasprowego, my zatrzymujemy się w tym miejscu i kierujemy się niebieskim szlakiem na Czarny Staw Gąsienicowy. Po wyjściu z lasu, który nam towarzyszy od schroniska Murowaniec, docieramy w to miejsce i to jest moment decyzyjny, czy idziemy pod stokami małego kościelca, czy wybieramy wariant poniżej tutaj grzędą, wariant na pewno bezpieczniejszy, kiedy jest wysoki poziom zagrożenia lawinowego. To zbocza małego kościelca, a tu kamień przypominający o tragedii, kiedy 8 lutego 1909 roku Mieczysław Karłowicz zginął w tym miejscu. Droga, którą tutaj idziemy, jest oczywiście wariantem tylko używanym, kiedy jest duże zagrożenie lawinowe. Normalnie przemieszczamy się tam szlakiem turystycznym, tak samo jak przebiega ścieżka letnia. Dołączamy do szlaku turystycznego, który wiódł tamtędy i docieramy tutaj przed jeszcze moreną. Dołączamy do tego szlaku. Omijamy miejsca niebezpieczne. Samemu trzeba ocenić, jaki jest ten poziom zagrożenia, czy wręcz miejscowo, jakie jest to zagrożenie, czy spadnie jakaś lawina, czy nie. Tu widzimy stare właśnie lawiniska, suwy, ale i tam na przykład lawinka deskowa, wyraźnie odcięta. Cień widać, jest zarysowany. Także widać, że jest to miejsce no, niebezpieczne. Przy dużych opadach śniegu, przy intensywnych opadach śniegu, kiedy spodem jest zmarznięta warstwa, górą sporo na przykład puchu, to no, jest tu niebezpiecznie. Stąd ten wariant jest na pewno lepszy. Dotarliśmy na próg Czarnego Stawu Gąsienicowego. Jeżeli jest gruba tafla lodu, dość dużo tego śniegu, jest bezpiecznie, śmiało tniemy przez środek Czarnego Stawu. Pokonaliśmy Czarny Staw, poszło to gładko i przyjemnie. Przejście takich wąskich żlebów, tak jak tutaj od Czarnego Stawu, wymaga już użycia raków. Raki muszą być dopasowane, tak samo czekan turystyczny z prostym styliskiem jest najlepszym wsparciem ski alpinisty. Trasa na zadni granat wiedzie tutaj już coraz stromiej, powolutku będziemy wchodzić do kotlinki zmarzłego stawu. Jest stamtąd rozejście na Zawrat, Kozioł Przełęcz, no i zadni granat. Dotarliśmy na próg zmarzłego stawu, który znajduje się w tej kotlince. Tu można powiedzieć, że jest Mekka skiturowa i skialpinistyczna. Tam z prawej strony zawratowy żleb. Jest to bardzo popularny cel wycieczek skiturowych. My natomiast skręcamy tutaj w lewo i za kosami kierujemy się w stronę Koziej Dolinki.
Dotarliśmy do Koziej Dolinki. Z lewej strony widoczny jest nasz cel, Zadni Granat. Tam idziemy. Z prawej strony czarne ściany, bardzo niebezpieczny żleb Kulczyńskiego oraz Rysa Zaruskiego. Następnie Kozi Wierch i Kozie Czuby. A dalej zamarła Turnia, Mały Kozi, aż za nami Zawrat. Jeśli chodzi o zagrożenia, jakie tu mogą wystąpić, przede wszystkim należy unikać podchodzenia pod ściany, dlatego że tam nawiany śnieg jest skumulowany. Często podejście pod Kozią Przełęcz, tu od strony północnej, bywa bardzo niebezpieczne, dlatego że po północnej stronie odłożone są duże poduchy śnieżne, co grozi oczywiście lawiną. Dlatego najlepiej poruszać się w Koziej Dolince, idąc jej środkiem, idąc osią. Kiedy zaczniemy iść na Zadni Granat, będziemy trzymać się formacji wypukłych, idąc w odstępach odciążających. Tutaj już rozpościera się piękna panorama. Zadni Granat należy do jednego ze szczytów Orlej Perci. Kolejne szczyty granatów, tam Żółta Turnia. No i pod nami Czarny Staw, to z niego przecież przyszliśmy, z Murowańca i tam niewidocznych Kuźnic. Także piękna, piękna, naprawdę wysokogórska wyrypa. Docieramy na szczyt Zadniego Granatu, 2240 metrów. Najwyższy ze szczytów granatów, które są trzy. No i piękny widok. Piękny widok z samego szczytu na Tatry Słowackie z lodowym szczytem, który tam widnieje na horyzoncie. Piękną Doliną Białej Wody. I tutaj Doliną Pięciu Stawów bliżej. No naprawdę spektakularny widok. Tak jak dziś, warto się wybrać na ten szczyt. Tutaj podchodziliśmy tym grzbietem i grzędą i w lewo do Koziej Dolinki. Będziemy również mniej więcej tak zjeżdżać. Tu lekko w prawo i tamtą grzędą do Koziej Dolinki. Później fantastyczny zjazd. Fantastyczne są śniegi z Koziej Dolinki do Zmarzłego i dalej do Czarnego Stawu. Także to jest naprawdę narciarska uczta. No i tak oto dotarliśmy na Karczmisko. Tam za nami Zadni Granat i linia naszego zjazdu. Na początku niewidoczna, później Kozia Dolinka, Zmarzła. Później Czarny Staw, Hala Gąsienicowa i tutaj. No i polecamy zjazd. On jest najszybszy, najwygodniejszy. Tu na Karczmisko i w prawo. Nie szlakiem, tylko w prawo. To jest autostrada do Kuźnic. Zjazd terenowy, trzeba uważać. Czasami robią się takie hopki. Ale jak jest w miarę sprawny narciarz, to tylko przyjemność odczuje. Dziękujemy za tą podróż i na więcej zapraszamy na skitorowezakopane.pl.